Czy on chce wrócić? Czy ona chce wrócić? W zależności od płci waszych, tak sformułujcie sobie wasze pytanie. Zapraszam do czytania z kart Tarota i Lenormanda. Witam serdecznie oczywiście wszystkich słuchaczy na moim kanale. Tych, którzy są tutaj długo, odwiedzają mój kanał regularnie, codziennie. I tych, którzy znaleźli ten kanał właśnie teraz lub dzisiaj. Proszę, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, bo dostaniesz powiadomienia o codziennych moich premierkach, filmików z wróżbami kolektywnymi dla Was. Szczególnie te tematy miłosne są dla nas ważne. Zapraszam Was na mój kanał codziennie. Zapraszam również do komentowania dla wymiany naszej energii, która mnie inspiruje. Wasze komentarze, wasze podziękowania, wasze życzenia, pozdrowienia i historie również oraz feedback, czy moje wróżby rezonują. Bardzo pomaga mi to wszystko właśnie w tworzeniu dla was nowych filmików, tematów. Wymiana energii nasza, która właśnie tutaj również na tym kanale jest dla mnie ważna. Oczywiście proszę o lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam Państwa poprzez kontakt na mój e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Piszcie do mnie, jeśli pragniecie, bym rozłożyła dla Was karty jako wróżbę indywidualną, która jest poświęcona tylko Wam. I wtedy robię oczywiście taką wróżbę indywidualną na podstawie Waszych dat urodzenia, Waszych zdjęć prywatnych i Waszych konkretnych pytań. Także zapraszam serdecznie. Kochani, czy on, ona chce wrócić? Czy Wasza ukochana osoba chce do Was wrócić? Zobaczmy, jakie mam dzisiaj dwie grupy. Pierwsza grupa to obelisk biały. Jest to kwarc tak naprawdę różowy, jasno-różowy. Jest jedną kartą tarota. I grupa druga, obelisk czerwony. Wybierzcie sobie, kochani, obelisk, kolor lub kartę, którą lubicie, preferujecie, gdzie przyciąga Was oko, i do każdej z tych grup dołożę parę kart Lenormanda, byśmy zobaczyli, czy on, ona chce wrócić. Mam nadzieję, że wybrali Państwo już odpowiednią grupę dla siebie i zaczynamy. Grupa pierwsza. Grupa pierwsza, kwarc różowy. Karta Tarota z odpowiedzią na pytanie, czy on, ona chce wrócić. Paź monet. Paź monet to osoba młoda, niedoświadczona, szukająca jeszcze doświadczeń. Młoda lub młoda duchem osoba, myślę, że młodsza od Was. I ta osoba być może jeszcze nie ma wiele doświadczeń w związku, w relacji stałej, ale szuka rzeczywiście czegoś stałego. I ta osoba chciałaby wrócić, pomimo tego, że jest ta osoba jeszcze być może niedojrzała emocjonalnie, psychicznie, mentalnie, ale chce ta osoba wrócić i spróbować. Pazia monet tutaj symbolizują takie znaki zodiaku jak panna, byk i koziorożec.
Także jeśli myślisz o Twojej osobie ukochanej, która jest ewentualnie spod tych znaków, z jednego z tych znaków, no to na pewno ta wróżba już rezonuje w 100%. Tak, ta osoba chce wrócić. Pomimo swojej niedojrzałości, pomimo być może jeszcze poszukiwań, błędów, które popełniła czy popełnia, chce wrócić i spróbować, by zbudować coś solidnego, lecz widzimy, że ta karta jest jeszcze pełna pasywności. Pomimo, że ta osoba chce wrócić, jest jeszcze pasywna, nie robi jeszcze nic, nie robi jeszcze żadnych kroków. Ponieważ myśli, jeszcze rozmyśla, zastanawia się, jak ma to zrobić, by wrócić. Ale na pewno ta osoba chce nowego początku, nowej szansy. Szansy, by zbudować coś stabilnego. I jest ta osoba gotowa również do pracy nad tą relacją. Jest pracowita, można na niej polegać, jest pozytywnie myśląca. Także ta osoba chce nowej szansy, chce powrotu. Zobaczmy, co dopowiedzą jeszcze karty Lenormanda. Tak, ta osoba tęskni i myśli o tym bardzo, jakby rozpacza też wieczorami lub nocą, że coś się tutaj zakończyło, że coś się urwało, zablokowało, że coś zostało przerwane, jakiś kryzys. Gwałtownie, nieoczekiwanie zostało coś zakończone, zerwane. Tutaj ta osoba ma strasznie duże blokady, by wrócić jeszcze. Dlatego tu jest pasywna, tak? Zastanawia się, jest pełna pasywności, jeszcze stoi w miejscu. Nie widać tu w ogóle ruchu na tej karcie, wręcz ogromną pasywność. Także to jeszcze potrwa na pewno, zanim ta osoba się odezwie. Ale na razie ta osoba walczy ze swoimi blokadami, które chce pokonać. Także chcę wyjaśnić różne spory, które mieliście. Spory, dyskusje, sprzeczki. I tu są ogromne szkody. Ogromne szkody, które są egzystentne w Waszej relacji. Ogromne szkody, lęki. Lęki przed powrotem. Z jednej strony chce ta osoba wrócić i myśli o czymś stabilnym, z drugiej strony ma ogromne lęki przed powrotem. Lęki przed kłótniami, blokady. Tutaj widzę bardzo ciężkie, wręcz 3-4 karty, które bardzo robią tutaj ciężką atmosferę, tak? Czyli to nie jest tak, że ta osoba nie robi po prostu niczego, jest pasywna, po prostu, nie wiem, z lenistwa, tylko ta osoba walczy ze swoimi blokadami, lękiem przed kłótniami, sprzeczkami, lękiem przed tym, czy się uda, lękiem, czy da się to wszystko wyjaśnić. Ta osoba myśli wieczorami i nocą cały czas, co ma zrobić, by pokonać, by przerwać, urwać te lęki, te stany takie, które obciążają go. Czyli ta relacja w ogóle, ta sprzeczka, ten kryzys, te ciche dni, ta sytuacja w ogóle generalnie między wami, ta sytuacja obciąża ogromnie, jest balastem ogromnym dla waszej osoby ukochanej. I ten balast chciałaby ta osoba pokonać. Ale jest, nie jest to, znaczy jest to bardzo ciężkie, nie jest to proste, chciałam powiedzieć, nie jest to łatwe, ponieważ tutaj duże lęki, właśnie co zrobić, rozterki, niezdecydowanie być może lęki. Na razie ta osoba odwraca się, wasza ukochana odwraca się od spotkania, od tego, by wrócić i odwraca się jakby plecami i szuka rozwiązań. Przede wszystkim szuka rozwiązań na te swoje tutaj psychiczne stany, tak? Lęki, strach, blokady, kryzys. Także na razie jest ciężki czas u tej osoby psychicznie, mentalnie, uczuciowo, emocjonalnie, ale potrwa to długo, nie ukrywam, ponieważ jest to powolna karta. Jaki czas już mówię? Czas
wrzesień lub styczeń, no styczeń, luty, teraz jest luty, czyli już po styczniu, następny tydzień maj, czyli do maja powinna ta osoba być może zrobić jakieś kroki w Waszym kierunku, by wrócić lub w jakiś sposób to pokazać, zasygnalizować. No, paść monet jest bardzo powolną kartą, ponieważ monety w tarocie są wręcz pasywne, ociężałe, nieruchome, więc jest to bardzo, bardzo wolno rozwijająca się sprawa, ale do maja powinno się coś wyjaśnić. To właśnie jest wróżba na 3 miesiące, także tutaj już by pasowało, że od teraz lutego, marzec, kwiecień, maj to są akurat 3 miesiące, także do tych 3 miesięcy powinno się coś wydarzyć. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, kochani. Grupa druga to obelisk czerwony. I kochani, dla Was karta tarota. Czy on, ona chce wrócić do Was? O, wow. Odpowiedź tak. Król kielichów. Król kielichów jest oczywiście odpowiedzią tak. On, ona chce do Ciebie wrócić. To jest król miłości, król emocjonalności, uczuć, uczuciowości. Ta osoba, o której myślisz, ma bardzo dużo uczuć do Ciebie i idzie za instynktem, idzie za głosem serca. Chce wrócić i pójdzie za tym głosem serca. Ta osoba chce wrócić i pokazać Wam uczucia, emocje. Chce być romantyczna, pomocna, chce być delikatna, chce Wam pokazać swoją miłość. Chce być czuła. Ta osoba ma też bardzo dobre, jakby tutaj strony osobowości. Jest sympatyczna, jest pozytywnie myśląca, właśnie idąca za swoimi uczuciami, emocjami. Jest godna zaufania, wyrozumiała, otwarta, delikatna, empatyczna, komunikatywna. Także ta osoba, o której myślicie, kochani, pójdzie za głosem swoich emocji, swoich uczuć i na pewno będzie chciała wrócić. Ta osoba, król kielichów, symbolizuje takie znaki horoskopu jak rak, skorpion i fisze, czyli ryby. I jest to żywioł wody. Dlatego też uczuciowa osoba, emocjonalna osoba, która na pewno chce wrócić. Zobaczmy jeszcze, co dopowiedzą karty Lenormanda. Tutaj widzimy już klucz, czyli na pewno otwarcie nowej szansy. Dobre rozwiązanie spraw, pozytywnie. Wyjście, pozytywne wyjście z labiryntów, z problemów, z różnych jakichś niejasności, tak, których się żeście zawikłali. I tutaj również jest pogodzenie się, harmonia, piękne, romantyczne chwile, atrakcyjność, chemia, seksualność piękna, pogoda ducha, czyli też w ogóle taka rodzinna atmosfera, czyli chce ta osoba się pogodzić, chce być wierna, lojalna, chce być pomocna, pełna, godna zaufania,
Tak, i to jest tutaj ta osoba wyszła, czyli wasza osoba ukochana, która będzie pisała. Czyli mamy już tutaj kartę kontaktu, pisania, wiadomości, kontakt w ogóle, tak? I tutaj ta osoba patrzy w kierunku tego kontaktu, ponieważ tak to położyłam intuicyjnie, czyli ta osoba patrzy na kontakt, będzie chciała napisać na pewno, lada moment, powiedziałabym. No kielichy, jeśli chodzi o króla kielichów, to są karty powiedzmy energiczne, tak, energiczne, aktywne karty, szybkie powiedzmy sobie, znaczy nie takie szybkie jak oczywiście powietrze i ogień, ale szybsze niż ziemia, niż pierwsza grupa, tak? Niemniej jednak tutaj do wiosny, do wiosny może coś się jeszcze wydarzyć, tak? No jednak żywioł wodny działa też z rozwagą, nie działa błyskawicznie, tylko z rozwagą, ale do wiosny może się tutaj coś wydarzyć, że on będzie chciał wrócić. Tutaj mamy osobę ukochaną na dnie i właśnie ta osoba chce zgody, chce otwarcia się nowej szansy. Ta osoba ma w głowie tutaj, by sprawy potoczyły się jeszcze dobrze, rozwiązały się pozytywnie, chce harmonii, balansu, chce wyjścia z labiryntów, czyli z komplikacji, z jakichś niewyjaśnionych spraw. Chce ta osoba, by była właśnie postrzegana przez Ciebie jako lojalna, wierna, przyjacielska, zaufana, pomocna. Także tutaj ta osoba ma w głowie, tak, w głowie, te wszystkie komplikacje, które powinny się wyleczyć. I poprzez to, że się te wszystkie te niejasności, nieklarowności wyleczą, będzie otwarcie się właśnie nowej szansy i powrót, czyli powrót i prośba, czy rozmowa o nową szansę. Czyli tutaj bardzo jednoznacznie, nawet ta grupa tutaj druga, uważam, że jest bardzo tutaj klarowna odpowiedź, czy on chce wrócić, tak, chce wrócić, chce napisać, chce wrócić, chce zgody, chce nowej szansy. Także taka była grupa druga. Dziękuję serdecznie obu grupom i wszystkim słuchaczom. Być może jest dużo widzów, subskrybentów, słuchaczy, którzy całą tą wróżbę oglądali od pierwszej grupy do drugiej. To jest również słuszne, ponieważ te grupy mogą się również uzupełniać. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.